A już teraz także w tym temacie oczywiście. Szymon Hołownia, Polska 2050. Dzień dobry. Dzień dobry. Zastanawiam się w nawiązaniu trochę do tego, co Bartek mówił. Po co w ogóle Sejm, mając świadomość, że może robić to, co chce i że robi to, co chce, wprowadza jakąś komisję, robi pseudodebatę, robi głosowanie, skoro i tak wiadomo, jaki będzie wynik, to może powinien sobie tam na tej Nowogrodzkiej podejmować takie, a nie inne decyzje, stwierdzać, dzisiaj robimy wszystko, żeby zamknąć TVN, jutro robimy wszystko, żeby zamknąć Onet, no i już. Dlatego, żeby gubić ślady i dlatego, żeby robić więcej zamieszania i dlatego, żeby można było powiedzieć, no ale przecież pewne kroki formalne jednak zostały podjęte. Zobaczcie, była komisja, co prawda została zwołana SMS-em, że przecież była debata krótka albo jeszcze coś innego. Chodzi o to, żeby zgubić tropy, żeby zamedlić ludziom oczy, żeby stworzyć pozór, że wszystko odbywało się w ramach jakichś procedur, a to, że te procedury są gwałcone, nie pierwszy zresztą raz, to jest spektakularny raz, ale trzeba pamiętać, że PiS zlikwidował w Polsce trójpodział władzy nie tylko w ten sposób, że podporządkowuje sobie sędziów rząd, ale też, że rząd tak naprawdę podporządkował sobie parlament do tego stopnia, że parlament stał się maszynką do mięsa, która po prostu ma mielić i robić kotlety Kaczyńskiemu. Więc to tylko po to. Chodzi o grę pozorów, o nic więcej. Oni są na takim etapie, że jeszcze takich rzeczy pilnują. Natomiast nie wiem, czy dojdą do takiego etapu, w którym będą już rzeczywiście jak Putin i będą mogli sobie nawet formalności nie pilnować, bo ta władza, ta większość tak strasznie się boi i tak szybko gnije, że nie wiem, czy zdąży się już w tych wszystkich swoich kolejnych planach połapać. To zatem jest sens wychodzenia na ulicę, jak to miało miejsce wczoraj w całej Polsce. Jest sens pisania apelu do prezydenta w sprawie ustawy Lex TVN. To przyniesie jakieś efekty? Tam decyzje już zapadły. Zastanawiam się, po co my to wszystko robimy? Czy to ma sens? Znaczy, robimy to po to, żeby pokazać swoje emocje, żeby w jakiś sposób dać wyraz naszej postawie, naszemu brakowi zgody na to, co się dzieje. Ja oczywiście sam byłem wczoraj na tej manifestacji w Warszawie, tak jak zresztą pewnie wielu z nas. Natomiast no nie mam wielkich złudzeń co do tego, jak takie wyjścia na ulicę, jak takie manifestacje traktuje Kaczyński. On dawno już opublikował i jest wierny zasadzie słychać wycie znakomicie, więc im częściej będziemy wychodzić, im częściej będziemy krzyczeć, tym bardziej będzie on zacierał ręce, rzucając winogronka swoim kotkom podczas kolejnego oglądania Korridy czy Rodea, czy co tam on ogląda wieczorami w telewizji, bo udało się wkurzyć drugą stronę, bo udało się ją sprowokować, bo do silnego tego takiego żelaznego elektoratu pójdzie sygnał: hej, prezesowi mówili, że jest słaby, a prezes jednak potrafi wkurzyć kot, potrafi wkurzyć totalną opozycję i oni wyjdą na ulicę. Czy to będzie miało siłę sprawczą? To się w innym miejscu rozgrywa. Moim zdaniem, gdyby dzisiaj Kaczyński miał się czegoś realnie bać, to bałby się, jeżeli na ulicę wyszłyby tysiące ludzi przeciwko drożyźnie, przeciwko podwyżkom. Pamiętajmy o tym, że wielkie zrywy narodowe w polskiej historii, które zmieniały jej bieg, właśnie od podwyżek, od dramatu, który dział się w ludzkich portfelach, się zaczynały. I tutaj mógłby rzeczywiście się bać i zastanawiać nad zmianą swojego postępowania. A tutaj prawdopodobnie scenariusz jest już dawno ułożony. My go jeszcze nie znamy. Nie wiemy, czy Duda zawetuje, czy odeśle do pani Julii Przyłębskiej, a ta będzie trzymała to w swojej zamrażarce i wyznaczała termin rozprawy, a później jak już wszyscy się zbiegną, to będzie odraczała, a później znowu będzie rozprawa, a później znowu odroczenie, czyli to, co obserwujemy od wielu miesięcy w Trybunale. I to będzie taka strzelba, która będzie wisiała na ścianie, używana wtedy, kiedy Jarosławowi Kaczyńskiemu będzie wygodnie. Tylko że tak jak mówię, my na to wszystko powinniśmy patrzeć w jeszcze jednej perspektywie, takiej, że im się czas kończy po prostu. I oni będą w stanie napsuć mnóstwo jeszcze. Ja zwracam uwagę przede wszystkim na geopolityczny wymiar tego, co zrobił Kaczyński, bo sytuację mamy taką, jaką mamy, ale im jako większości
jako Zjednoczonej Prawicy czas się kończy, ich czas jest policzony. No to skoro Kaczyński nie boi się nas, czyli tych wszystkich osób, które wychodzą na ulicę, protestują, podpisują się pod apelem, to może boi się Amerykanów i konsekwencji, jakie grożą Polsce w związku z taką, a nie inną decyzją? To my powinniśmy się raczej bać w tej decyzji Kaczyńskiego, bo proszę pamiętać, że Lex TVN został uchwalony w odstępie chyba 2 godzin od opublikowania przez rosyjski MSZ nowych założeń doktryny, można powiedzieć, Putina. Niektórzy mówią, że skopiowane z doktryny Breżniewa. Kilka dni wcześniej dostał to w formule niejawnej Joe Biden. To jest propozycja porozumień, a w zasadzie ultimatum, które Rosja stawia dzisiaj Stanom Zjednoczonym, mówiąc w skrócie, podzielmy świat znowu tak, jak podzieliliśmy w Jałcie, na 2 strefy wpływów, z czego Polska ma być w rosyjskiej strefie wpływów, bo w tych porozumieniach jasno jest powiedziane, że Putin oczekuje, że w zamian za to, że nie zrobi wojny, Biden zgodzi się na to, żeby NATO tak naprawdę nie mogło działać w Rzeczpospolitej, żeby musiało o wszystko pytać Rosję, czyli po prostu znowu mamy zimną wojnę i mamy 2 bloki. Sowiecki, mówiąc oględnie, i zachodni, amerykański, a my jesteśmy w sowieckim. I dokładnie w tym momencie na stole ląduje ustawa, która jest uderzeniem w Stany Zjednoczone, która jest uderzeniem w naszego bardzo ważnego sojusznika, na relacjach, z którym powinno nam teraz szczególnie zależeć. Ja wczoraj napisałem o tym na Facebooku i dzisiaj powtórzę. To działanie Kaczyńskiego to jest albo idiotyzm, znaczy i PiSu, albo to jest idiotyzm, albo to jest tchórzostwo, albo to jest po prostu targowica, albo tam po prostu ktoś jest rosyjskim agentem. I dzisiaj to trzeba mówić przede wszystkim też do wyborców Prawa i Sprawiedliwości, że naprawdę my dzisiaj rozmawiamy o polskiej niepodległości. O tym, co wszyscy, niezależnie od tego, na kogo głosujemy, wywalczyliśmy. Nasi dziadkowie, nasi rodzice, niezależnie od tego, czy mieli bardziej prawicowe, czy bardziej lewicowe poglądy. Mówimy o 89, mówimy o dziedzictwie ostatnich 30 lat, mówimy bez przesady o polskiej niepodległości. A więc dzisiaj wszyscy, którzy czują się Polakami, którzy są patriotami, którzy są dumni ze swojej ojczyzny, którzy wiedzą, jak potężny ma potencjał, powinni, patrząc na to, co się dzieje, bo TVN można lubić, czy można nie lubić, ale to, co zrobił PiS, jest atakiem na niepodległość Rzeczpospolitej. Opluwanie najważniejszego, decydującego o bardzo wielu rzeczach sojusznika, w sytuacji, w której sąsiad z prawej strony, sąsiad zza wschodniej granicy, proponuje mu rozbiór Europy. To jest po prostu porażające. Takiej zdrady w stanu, takiej targowicy nie widzieliśmy przez ostatnie 30 lat, jak żyje. Tylko zastanawiam się, czy taki argument dotyczący właśnie polskiej niepodległości to jest argument, który do nas dociera, zwłaszcza w kontekście właśnie wspomnianej wcześniej chociażby drożyzny. Czy to jest z kolei taki argument, który może nas zachęcić do tego i przekonać, że też trzeba wyjść i trzeba protestować, bo doszliśmy już do ściany i jest bardzo źle, chociaż trudno w to uwierzyć, będzie jeszcze gorzej po nowym roku. Ale spójrzmy na to z innej strony. Bartek Węglarczyk przed chwilą mówił o tym, jak bardzo ważne są wolne media jako takie. Wszystkie wolne media dla procesu demokratycznego, dla procesu głosowania, kiedy decydujemy o tym, kto będzie rządził, a kto nie. Ale spójrzmy, jak niezwykle ważne są wolne media. I to jest argument, który dotyczy wszystkich z nas w naszym codziennym życiu. Kaczyński myśli, że jeżeli TVN, czy nie wiem, czy Onet, czy ktokolwiek inny będzie mówił o drożyźnie i o tym, że to oni doprowadzili, a to oni doprowadzili do tego, co się dzisiaj dzieje w naszych portfelach, to oni doprowadzili do 58-procentowej podwyżki cen gazu i 24-procentowej podwyżki cen prądu, to oni doprowadzili do tych cen paliw, które dzisiaj mamy, a więc jeżeli o tym mówi jakaś telewizja, to on tę telewizję po prostu wyłączy, tak jak u siebie w domu telewizor wyłącza. Tylko że w tej telewizji mogą być w pewnym momencie, czy w tym radiu, podawane informacje, od których będzie zależało już nie tylko nasz dobrostan i to, czy święta będą takie, czy inne, ale nasze życie. Wyobraźmy sobie, że dojdzie do jakiegoś, nie wiem, do jakiejś katastrofy, że dojdzie do jakiegoś dramatu, w którym będziemy potrzebowali my jako obywatele informacji, żeby uratować siebie, uratować nasze dzieci, uratować naszych bliskich, a wtedy jedyne media, jakie będą, to będą media Kaczyńskiego, który powie, słuchajcie, od tego nam spadnie i będziemy musieli odkleić się od koryta, więc nie mówmy ludziom, że jest to niebezpieczeństwo. Jakiś umowny Czarnobyl, który możemy sobie w czarnych snach wyobrazić. Wolne media dlatego są krwiobiegiem
demokracji, wolnego państwa i dlatego są fundamentem naszego życia. Że my jako dojrzali ludzie, odpowiedzialni, podejmujący w życiu mnóstwo decyzji, musimy je podejmować na bazie informacji, które otrzymujemy. Jeżeli otrzymujemy informacje uczciwe, albo nawet informacje z jednej i trochę bardziej z drugiej strony, to już my sobie umiemy zdecydować, co jest słuszne, a co nie. Umiemy sobie dokonać tych wyborów, których powinniśmy dokonać. To nie dotyczy tylko i wyłącznie aktu wyborczego. To dotyczy naszego życia, to dotyczy naszych portfeli, to dotyczy zdrowia i życia naszych dzieci. Przecież wyobraźmy sobie, co będzie, jeżeli Kaczyński przy 6. czy 7. fali pandemii postanowi nas o tym nie poinformować. Przez tylko reżimowe media, które sobie albo zgwałci, albo kupi. I wtedy my wszyscy będziemy się zarażać, żyjąc w nieświadomości. Czy oni są zdolni do czegoś takiego? Oczywiście, że są zdolni. Oni są zdolni do absolutnie wszystkiego. Mówimy o ludziach, którym puściły już wszystkie moralne hamulce, którzy odkleili się już nie tylko od wartości chrześcijańskich, z którymi szli i od patriotyzmu, ale im też po prostu peron odjechał. Oni z tego takiego panicznego strachu przed tym, żeby skleić jeszcze większość na kolejne głosowanie i na kolejne, i żeby się od tego koryta nie odkleić, są w stanie zrobić wszystko, nawet Polskę zdradzić, tak jak to w tej chwili robią. I to powinno naprawdę wywołać oburzenie nie tylko tych, którzy głosują na elektoratu opozycji, ale również oszukanego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, który przecież widzi, co się dzieje. To nie są głupi ludzie. Ale nas wszystkich na takim najbardziej fundamentalnym poziomie. No takiej grandy nie było od 30 lat w Polsce, a wiele, przyznajmy, już widzieliśmy. No tak, i wiele widzimy każdego dnia niestety, bo a propos katastrof, no to katastrofę mamy codziennie. Porównywanie do katastrofy samolotu, chociażby liczbę zgonów każdego dnia, jeżeli chodzi o COVID-19, to tak naprawdę jakby 6 Tupolewów dziennie się rozbijało i tak naprawdę... No nikt z tym nic nie robi. To jest najbardziej przerażające. Zastanawiam się, co myślą, zwłaszcza teraz, w tym okresie świątecznym, rodziny tych wszystkich osób, które mogły przeżyć, mogły normalnie żyć i funkcjonować. Wystarczyło coś zrobić, cokolwiek. Wiem coś o tym. U nas w domu przy świątecznym stole zabraknie mojej teściowej, ukochanej babci, mojej córki, która pyta o nią codziennie albo co dwa dni, gdzie jest babcia Jola, co się stało z babcią Jolą. Chce się przytulić do babci Joli. Babcię Jolę, moją teściową, zabrał COVID. COVID, który jest śmiertelną chorobą, który jest dramatem, który dzisiaj przetacza się przez Polskę. Przy naszych stołach wigilijnych zabraknie w tym roku 80 tysięcy ludzi, którzy na ten COVID zmarli. 80 tysięcy pustych talerzy dla tych, którzy jeszcze rok temu przy tym stole byli. Te ofiary nieupamiętnione, te ofiary jakby nieobecne w ogóle w narracji rządu, który spocony goni za tym, żeby się utrzymać jeszcze miesiąc, jeszcze nakraść z tych spółeczek, jeszcze się jakoś powielić, jeszcze naobrażać wszystkich naokoło. Ja nie rozumiem, jako człowiek też, przecież ja w polityce jestem od tam 2 lat, ale jako człowiek nie rozumiem tej takiej dramatycznej niewrażliwości i braku sklejenia z emocjami, które dzisiaj mają Polacy. Nas naprawdę przeorała ta pandemia. Tych 80 tysięcy ofiar, mówimy o COVID-zie tylko, nie mówimy o tych zgonach, do których COVID się przyczynił, to przecież są setki tysięcy ludzi pogrożonych w żałobie. I co mamy z drugiej strony? Mamy rząd, który kluczy, który kombinuje, który przepycha, że to nie będzie projekt rządowy, tylko poselski. Jakie obostrzenia udało im się rzeczywiście realnie wprowadzić? Przecież to wszystko jest fikcja. Przecież ludzie się śmieją temu w twarz. I oni myślą, że przeczekają. To jest proste, to na dziecko to zrozumie, widzi, jaka jest ich strategia. Oni myślą, że uda im się przeczekać 4. falę. Tylko problem polega na tym, że omikron sprawi, że będzie 5. I że będą być może kolejne. I my będziemy w tej sytuacji potrzebowali odpowiedzialnych rządzących, którzy nie będą myśleli o tym, czy przedłużą sobie gatunek w Sejmie, tylko będą podejmowali odpowiedzialne decyzje. A odpowiedzialność, do tego się wybiera polityków, to czasami jest koszt, który trzeba zapłacić. Czasami trzeba powiedzieć ludziom nie te rzeczy, które chcieliby wszyscy usłyszeć, tylko te, które muszą zostać powiedziane z powodu uczciwości i odpowiedzialności. Historia ich rozliczy za tę pandemię. Za to, jak w niej postępowali, za taniec świętego Wita, który robili w sprawie funduszu kompensacyjnego, za to, jak wprowadzali i znosili lockdowny, jak grali nami psychologicznie, kiedy trzeba było wysyłać ludzi do wyborów, żeby tutaj wybrać, jak teraz są kompletnie indolentni i przerażeni
tym, że mogą stracić większość w kolejnym głosowaniu, nie robiąc nic. Historia ich rozliczy, tylko szkoda, że to będzie kosztowało tyle ofiar, tyle, że oni tyle trupów za sobą zostawią. To nie są statystyki, to są nasi bliscy. Tego nie możemy nigdy zapomnieć. I wiesz, to też jest tak, że no, narzekamy, mówimy, że jest źle, to wszystko jasne, ale nas dzisiaj przed tymi świętami naprawdę powinna prowadzić nadzieja, że to się może zmienić. My musimy już teraz po prostu, przepraszam, powiem to obrazowo, zamknąć oczy, zatkać nos, przejechać te pół roku, czy ile im tam jeszcze tego syfu zostało, robienia tego syfu, i wierzyć, że jest możliwy inny świat. Obudzić się w przyszłym roku w innym świecie, w którym wreszcie będzie normalnie, w którym będzie spokój w kraju, w którym ludzie nie będą się nienawidzić, w którym rząd będzie załatwiał sprawy, a nie ludzi, a nie swoje sprawy. To wszystko jest naprawdę w zasięgu ręki. Przecież nikt im nam z kosmosu nie zesłał. Myśmy ich wybrali i my musimy im dzisiaj pokazać wilczy bilet. Szymon, to tak na koniec, już w zasadzie nawiązałeś do tego, bo chciałam cię zapytać, czego sobie i nam życzyć można na te święta? Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy, jakby powiedział pewnie jakiś człowiek, który byłby bardziej dowcipny ode mnie. A ja bym przede wszystkim chciał życzyć spokoju i nadziei i takiej wewnętrznej pewności. Nie takiego spokoju tylko emocjonalnego, że się w te święta nie pożremy z dziadkiem czy z wujkiem przy stole o to czy o tamto. Choć będzie to na pewno bardzo ważny czas rozmów politycznych. Święta to zawsze jest w polityce taki moment, do którego wszyscy się przygotowują, bo wiedzą, że Polacy układają przyszły rok wyborczy i jakikolwiek właśnie przy stołach wigilijnych, kiedy się zjeżdżają Polacy i zaczynają rozmawiać ze sobą o różnych rzeczach. Także te sondaże w styczniu naprawdę mogą pokazywać, czy w lutym, zupełnie inne rzeczy. Ale ja życzę takiego spokoju w środku, żebyśmy mimo tego wszystkiego, co się dzieje wokół, mieli takie przekonanie, że będzie dobrze. I pomimo tych wszystkich strat, które ponieśliśmy, żebyśmy umieli też podziękować za to wszystko, co dobrego nas spotkało. To jest cholernie trudne. Mierzyć się choćby właśnie z brakiem bliskości osoby, której już nie ma, a obudzić w sobie wdzięczność za to, że była. Nie dać się pogrążyć rozpaczy, tylko pójść we wdzięczność, cieszyć się każdym momentem, który razem mieliśmy. A więc życzę spokoju, życzę siły, życzę nadziei i takiego przekonania, że wiosna będzie nasza. Jak nie wiosna, to lato, ale że znowu będzie spokój, że znowu wejdziemy w taki moment, w którym będziemy mogli zająć się swoimi sprawami, bezpieczni, spokojni w naszym własnym kraju. Miejcie państwo po prostu jak najlepsze święta. Miejcie państwo spokojne, pełne nadziei, zdrowia i bliskości, bo przekonały nas te dwa lata z pandemią, co jest w życiu najważniejsze. I tego się trzymajmy. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Tobie też wszystkiego co najlepsze i zdrowia oczywiście dla ciebie i najbliższych. Dzięki. Szymon Hołownia był razem z nami. Dziękuję ślicznie za to spotkanie.